Witajcie, jeżeli szukacie pomysłu na danie lub po prostu lubicie słodkości. Szybkie i proste ciasta, to dobrze trafiliście. Ja dzisiaj przygotuję ciasto dyniowe, troszkę takie w jesiennym twiście z cynamonem, z imbirem. Jest bardzo prosty przepis, bez masła, na oleju, także mówię już Wam, co będzie potrzebne do przygotowania tego ciasta. Przypominam, że wszystkie składniki macie również w opisie filmu, także nie musicie spisywać, także możecie zajrzeć tam i wszystko tam będzie. Potrzebujemy tak, jak zwykle do słodkości szczypty soli, dyni starkowane. Ja tutaj mam około 3 szklanek, to była taka średniej wielkości, nawet może mniejsza dynia piżmowa. I ten przepis jest surową dynią, także starkowana surowa dynia. Do tego około 3 szklanek mąki zwykłej pszennej, szklanka oleju, pół szklanki cukru. I jedno opakowanie cukru wanilinowego, tutaj jest 16 gram. 2 łyżki kakao, po pół łyżki cynamonu i suszonego imbiru. Można imbir pominąć, można dać już ciutko więcej cynamonu. Do tego 2 jajka oraz 3 łyżeczki proszku do pieczenia. A oczywiście jeszcze mleko. Mleko około szklanki, ale będziemy dodawać go na samym końcu, żeby złapać tą konsystencję, która powinna być, ale myślę, że szklanka będzie ok. Zaczynamy od wbicia jajek do miski. Ja zawsze najpierw wbijam jajka, dodaję cukier i cukier wanilinowy i ubijam to na taką gładką, ładną konsystencję takiego koglu-moglu. Robię to zawsze, ponieważ myślę, że tak jest lepiej, ale można wrzucić wszystko i tak naprawdę wymieszać. I zaczynamy. Ok, właśnie tak to u mnie wygląda. Teraz dorzucam dynię. Wymieniłam również ubijaczkę na mieszadło. Dodaję szczyptę soli. Wlewam olej. I mieszam. Tym razem już powolutku. Powoli zaczynam dodawać suche składniki, czyli kakao. Imbir i cynamon. Oraz proszek do pieczenia. 3 łyżeczki. I do takiej mikstury zaczynam dosypywać mąkę. Można oczywiście ją wcześniej przesiać. Ja dzisiaj się spieszę, także pomijam ten krok. Zresztą nie wszystko musi być zawsze idealnie. Ostatnie 2 łyżki. I mąkę mamy z głowy. Pozostaje nam jedynie mleko. Jak widzicie, konsystencja jest gęsta. Generalnie taka ma być, ale oczywiście nieco rzadsza niż teraz. I ostatnia porcja mleka. Mieszam do połączenia się składników. I ok, gotowe. Jak widzicie, ciasto ma konsystencję takiego gęstszego budyniu. I moim zdaniem takie będzie ok. Generalnie te proporcje ciasta wystarczają na taką dużą keksówkę. Oczywiście jak chcecie upiec w czymś innym, to jak najbardziej. Ja dzisiaj ciasto dzielę na 2 mniejsze keksówki, ponieważ jedną z nich zabieram na zakończenie grilla do sąsiadów, ponieważ wrzesień jest w tym roku bardzo ładny. Także pozdrawiam sąsiadów, jeżeli to oglądają. Wylewamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia lub posmarowanej masłem i obsypanej bułką. Jak kto woli. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, możecie dodać do ciasta odrobinę skórki z pomarańczy czy ulubiony w przypraw korzennych. Też będzie świetnie smakowało. Ok, i foremki wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Pieczemy w termoobiegu około godziny, od 50 minut można sprawdzać patyczkiem. Pieczemy jak zwykle do suchego patyczka. Spójrzcie, jakie ładne, ślicznie pękło. Jest już przestudzone. Jak widzieliście, piekłam dwa. Pierwsze zjedliśmy już wczoraj na grillu.
a dzisiaj polewam drugie. Wczoraj się podałam posypane cukrem pudrem. Było doskonałe, ale dzisiaj postanowiliśmy zrobić wersję taką na wypasie. Przygotowałam polewę czekoladową, pyszną, gęstą, na gorzkim kakao. Przepis Wam podlinkuję tutaj na górze. Warto znać takie podstawowe przepisy. I teraz polejemy ciasto. Polewa już jest lekko gęsta, lekko ostudzona, ale my lubimy, jak ciasto wpija, więc nie jest jeszcze bardzo gęsta. Polewamy nasze ciasto. Widać, jest świecąca, mocno czekoladowa. No już się nie mogę doczekać, więc kroję. Spójrzcie, jakie piękne, wypieczone, bardzo wilgotne i elastyczne. Ja sobie ugryzę kawałek. Jest to niezwykle fajny sposób na wykorzystanie dyni. Spójrzcie, ciasto wygląda w przekroju tak. Mam nadzieję, że przepis Wam się przyda. Życzę Wam smacznego. Zapraszam do pozostałych filmików i do zobaczenia.